Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałabym Państwu pokazać niesamowicie interesujący wzór na drutach. Ja ten wzór nazwałam łańcuszek. Jest on robiony na podstawie ściągacza 2x2, czyli dwa prawe i dwa lewe. Robi się naprawdę bardzo, ale to bardzo prosto. Składa się tylko i wyłącznie z dwóch rzędów. Jest niesamowicie elastyczny, bardzo ładnie się układa i jest idealny na wszelkiego rodzaju robótki. Czy to będą piękne kardygany, kamizelki, sweterki, czapki, kominy. Tak wygląda ten wzorek z prawej strony. Proszę spojrzeć. A tak ten wzorek wygląda z lewej strony, również jest bardzo interesujący. A najważniejsze w tym jest to, że robi się naprawdę śmiesznie prosto. Ten wzorek również możemy robić na okrągło i ja zaraz Państwu wytłumaczę. Więc tak, jak mówiłam, składa się z dwóch rzędów, a liczba oczek jest podzielna przez 4, czyli mamy dwa oczka lewe i dwa prawe, dwa lewe, dwa prawe. Aby ten wzorek robiąc rzędami powrotnymi, musimy dodać jeszcze na końcu robótki dwa oczka dla symetrii, aby początek i koniec naszej robótki był identyczny i oczywiście po jednym oczku brzegowym. Robiąc na okrągło, tych oczek dwóch dodatkowych dla symetrii i oczek brzegowych oczywiście nie uwzględniamy. Ja robiąc powiem, wytłumaczę Państwu, w jaki sposób możemy ten wzór robić na okrągło. Proszę mi wierzyć, robi się niesamowicie prosto ten wzorek. Więc tak, ja na druty narzuciłam sobie 16 oczek. Robiąc rzędami powrotnymi, zaczniemy ten wzorek bezpośrednio od pierwszego rzędu, ale będzie to lewa strona naszej robótki. Robiąc na okrągło, drutami na żyłce, ten pierwszy rząd będziemy przerabiali oczkami lewymi. Robiąc rzędami powrotnymi, my ten pierwszy rząd przerobimy sobie oczkami prawymi. Także proszę pamiętać, rzędami powrotnymi przerabiamy sobie pierwszy rząd oczkami prawymi. Robiąc na okrągło, to pierwsze okrążenie przerabiamy sobie oczkami lewymi. I to będzie prawa strona robótki. Więc teraz robiąc rzędami powrotnymi, pierwszy rząd przerabiamy sobie oczkami prawymi. Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo prosty ten wzorek. Więc tak, przerobiliśmy sobie pierwszy rząd oczkami prawymi i teraz mamy drugi rząd. Więc w drugim rzędzie ściągamy sobie oczko brzegowe, następnie przerabiamy dwa oczka na lewo i mamy tutaj dwa oczka. Proszę zwrócić uwagę. Więc tak, prawym drutem pomiędzy dwoma oczkami jest taka niteczka poprzeczna. Proszę spojrzeć. Więc tą niteczkę sobie wyciągamy, nie przerabiamy tej niteczki i następnie przerabiamy to jedno oczko na prawo i drugie oczko na prawo. Następnie lewym drutem wyłapujemy tą wyciągniętą poprzeczną niteczkę i przekładamy nad tymi dwoma oczkami prawymi. Robimy sobie dalej dwa oczka lewe i ponownie dwa oczka. Więc prawym drutem wyłapujemy sobie, proszę spojrzeć, tą poprzeczną niteczkę. Trzymamy ją na prawym drucie i następnie przerabiamy sobie na prawo dwa oczka. Raz i
2. Następnie pomagając sobie lewym drutem, wyłapujemy tą wyciągniętą poprzeczną niteczkę i przekładamy ją nad tymi dwoma oczkami prawymi. I ponownie dwa oczka lewe i ponownie dwa oczka. Więc prawym drutem wyłapujemy sobie tą poprzeczną niteczkę, trzymamy ją, nie przerabiając. Następnie przerabiamy sobie jedno oczko na prawo i drugie oczko na prawo. Następnie lewym drutem wyłapujemy sobie tą poprzeczną niteczkę i przekładamy nad tymi dwoma oczkami. Dwa oczka lewe i oczko brzegowe. Robiąc na okrągło, to drugie okrążenie robimy dokładnie w ten sam sposób, jak ja Państwu pokazuję. Więc przerobimy sobie jeszcze raz te dwa rządki. Więc tak, tak jak mówiłam, w rzędzie pierwszym przerabiamy sobie wszystkie oczka na prawo. Jest naprawdę niesamowicie prosty ten wzorek, a przy tym niesamowicie interesujący. Przerobiliśmy sobie ten pierwszy rządek, obracamy naszą robótkę i w rzędzie drugim ściągamy oczko brzegowe, następnie przerabiamy dwa oczka lewe i mamy tutaj ten łańcuszek, czyli te dwa oczka. I ponownie prawym drutem wyłapujemy sobie tą poprzeczną niteczkę, trzymamy ją na drucie, następnie przerabiamy dwa oczka prawe, lewym drutem wyłapujemy sobie tą wyciągniętą poprzeczną niteczkę i przekładamy ją nad tymi dwoma oczkami i wytwarza nam się właśnie taki łańcuszek. Dwa oczka lewe i ponownie dwa oczka i pomiędzy oczkami jest, wyciągamy sobie tą poprzeczną niteczkę, nie przerabiamy jej. Następnie przerabiamy dwa oczka prawe, raz, dwa i lewym drutem przenosimy sobie tą wyciągniętą niteczkę nad tymi dwoma oczkami. I ponownie dwa oczka lewe i ponownie pomiędzy jednym a drugim oczkiem tą wyciągamy sobie tą niteczkę poprzeczną, trzymamy ją na drucie. Następnie przerabiamy dwa oczka na prawo i lewym drutem wyłapujemy sobie tą niteczkę wyciągniętą i przekładamy ją nad tymi dwoma oczkami. Dwa oczka lewe i oczko brzegowe, więc przerobiliśmy sobie dwa razy po dwa rzędy. Proszę spojrzeć, jak ładnie już wygląda ten nasz wzorek. I powtarzając sobie te dwa rzędy, wyjdzie nam taki naprawdę prześliczny łańcuszek. Ten wzór wygląda ślicznie z prawej strony, ale również i z lewej strony jest bardzo, bardzo ciekawy. Jestem pewna, że Państwu spodoba się ten wzór. Więc tak, jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, proszę pisać. Postaram się odpowiedzieć na Państwa pytania. Oczywiście służą pomocą. Zapraszam oczywiście do mojego kanału. Proszę subskrybować, aby być na bieżąco z każdą nowinką, która się ukazuje. I dziękuję ślicznie Państwu, życząc powodzenia.